Ponad 1000 usług na rzecz seniorów wykonano w minionym roku w ramach miejskiego programu Złota Rączka. Pomysł wsparcia najdojrzalszych Suwalczan w drobnych domowych naprawach okazał się strzałem w dziesiątkę. 2020 rok nie był łatwy dla seniorów. Dała się im we znaki również pandemia. W odpowiedzi na liczne utrudnienia i ograniczenia zakres usług objętych programem miejskim został rozszerzony o pomoc w drobnych sprawach związanych z zagrożeniem epidemicznym. Program Złota Rączka oprócz tego, że został stworzony do tego, by pomóc seniorom w wykonaniu takich codziennych, niezbędnych napraw w naszych gospodarstwach domowych, został również w ubiegłym roku rozszerzony o pomoc polegającą na zrobieniu zakupów, czy też pójściu do apteki po wykupienie leków dla seniorów, po to, by nie opuszczali oni swoich domów w obawie przed tym, że mogliby się na przykład w sklepie, czy też w aptece zarazić koronawirusem. Niezmiennie jednak była też realizowana pomoc, która od początku działania programu znajduje się w katalogu usług. Wymiany żarówek, uszczelek w kranach, naprawy lub wymiany zamków i tym podobne prace, które starszym osobom mogą nastręczać spore trudności, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Do końca listopada 2020 roku ze wsparcia Złotej Rączki skorzystało 116 osób. Najczęściej z nieodpłatnej pomocy korzystają seniorzy mieszkający na osiedlach Centrum i Północ 1. Najpopularniejsze zaś są usługi z zakresu hydrauliki, elektryki i prace związane z tak zwaną stolarką. Roczny koszt realizacji programu wynosi 60 tysięcy złotych. Z uwagi na trwający wciąż stan epidemii, osoby powyżej 70 roku życia mogą liczyć na wsparcie w zrobieniu zakupów żywności, leków czy środków higienicznych.